Mówiąc o prawie zachowania masy, należy na początku zawsze myśleć o tym, że jeśli mam 1 kg mleka, dodaję do tego 1 kg mąki, dodaję do tego 0,5 kg jajek. Wiem, że trochę przesadzam. W takim razie w całości okazuje się, że ilość mojego produktu, czyli moich naleśników, wynosi tak naprawdę 2,5 kg. Podobnie będzie w przypadku prawa zachowania masy. To znaczy, masa substratów będzie się równała masie produktów. I zaczynając od tego, przejdźmy sobie do rozwiązywania zadań. Przejdźmy do pierwszego zadania, które brzmi: oblicz, ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48 gramach tlenu, jeśli otrzymano 120 gramów tlenku magnezu. Przeanalizujmy teraz, jakie mamy dane w tym zadaniu. Dane, czyli po prostu wszystkie liczby wraz z opisem, które możemy z tego zadania wyciągnąć. Uległo spaleniu, już wiemy, czyli tak, zadanie, zaczynamy od zadania oczywiście pierwszego. Wiemy, że spaleniu uległo 48 gramów tlenu, czyli masa tlenu równa się 48 gramów. Skąd ten zapis O2? Pamiętacie, powinniście pamiętać gdzieś tam z lekcji chemii, że pierwiastki takie jak tlen, wodór, fluor, chlor będziemy pisać wszystkie jako dwucząsteczkowe. Stąd się wzięła ta dwójka, jednak ona dla naszych potrzeb tutaj jest w tej chwili nie za bardzo istotna. Jedźmy zatem dalej. Już wiemy, ile otrzymano tlenku magnezu, więc również to zapiszmy. Masa tlenku magnezu wynosi 120 gramów. No tak, a może jeszcze dane. Dobrze by było. Szukane zawsze będzie w momencie, kiedy będziemy mieli albo na przykład oblicz masę, tak? Wtedy będziemy szukać tego, czego mamy szukać, ale mi wyszło. Oblicz ile gramów magnezu, czyli masa magnezu ze znakiem zapytania. Rozwiązanie. Zawsze zaczynamy rozwiązanie od zapisania reakcji. W tym przypadku będzie to reakcja zapisana słownie, ponieważ nie potrzebujemy zapisu za pomocą symboli. Więc zapiszmy sobie. I teraz tak, zanim zapiszemy tę reakcję, zobaczmy, co to jest za reakcja. Czy to jest reakcja analizy, czy to jest reakcja wymiany, czy może to jest reakcja syntezy. Jeżeli mamy reakcję spalania, tak jak w zadaniu, będzie to reakcja syntezy. Więc zapiszemy po prostu magnez plus tlen daje nam tlenek magnezu. Ok. Co teraz dalej? Jak już mamy zapisaną reakcję słowną, już wiemy, jak ta reakcja wygląda, opiszmy ją za pomocą symboli, które mamy wcześniej już wyszukane z zadania, tak? Czyli masa magnezu, już wiem, że to jest nasza szukana, plus masa tlenu daje nam masę tlenku magnezu. Pięknie. Jak już mamy usystematyzowaną reakcję chemiczną, w takim razie podstawmy to, co mamy wyszukane z naszego zadania, jakie te dane, które wyszukaliśmy z naszego zadania. Czyli tak, masę magnezu, patrzymy, o nie, tego akurat nie mamy, więc po prostu przepisujemy to, co wiemy, że mamy. Dalej, masa tlenu 48 gramów. Tu już możemy zapisać znak równości, ponieważ w momencie, gdy wkraczają liczby, spokojnie można zapisać znak równości. I dalej, masa naszego tlenku magnezu 120 gramów. Co Wam polecam? Polecam Wam
uporządkowanie notatek. Ponieważ zobaczcie, że w momencie, kiedy wszystko mamy tutaj w miarę uporządkowane, wtedy od razu jest bardziej czytelne, tak? Uczniowie mają tendencję do nieczytelnych notatek. Walczmy z tym, bo naprawdę jest łatwiej, jeżeli wszystko jest po prostu czytelne. Wróćmy do zadania. Myślę, że teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Musimy tutaj matematycznie pozbyć się tych 48 gramów. Jak się pozbędziemy? Przenosząc je na drugą stronę równania z przeciwnym znakiem. Czyli masa magnezu równa się 120 gramów minus 48 gramów. W takim razie masa magnezu będzie się równała 72 gramy. Odpowiedź do tego zadania wygląda następująco. W tej reakcji spalania w tej reakcji spaleniu, sorry, spaleniu uległo 72 gramy magnezu. Gotowe. Przechodzimy zatem do drugiego zadania, które brzmi następująco. Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci 2 otrzymano 3,2 g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci 2, jeśli masa rtęci była o 36,92 g większa od masy otrzymanego tlenu. Przechodzimy zatem do zadania. Zadanie drugie. Na początek porządkujemy nasze dane. To, co po prostu wiemy z danego zadania. Mamy tutaj termiczny rozkład tlenku rtęci 2 i otrzymano z niego 3,2 g tlenu. Więc masa tlenu, znowu z dwójką, równa się 3,2 g. Co mamy dalej? Oblicz masę tlenku rtęci, jeśli masa rtęci była większa od masy otrzymanego tlenu. Zatem tutaj już nasze wkraczają do akcji szukane. Oblicz masę tlenku rtęci, czyli masa HgO, to nasz znak zapytania. Masy, jakby nie jesteśmy w stanie też od razu z zadania wiedzieć, jaka jest masa rtęci, więc zapiszmy ją sobie jako szukaną. Przejdźmy do rozwiązania zadania. Rozwiązanie. Zaczynamy oczywiście od zapisania, od słownego zapisania reakcji chemicznej. Przeczytajmy jeszcze raz dobrze zadanie. Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci. Czyli już wiemy, że będzie to wyglądało następująco. Tlenek rtęci 2 rozłożył się na rtęć plus tlen. Jeżeli już to mamy, to tak jak w poprzednim zadaniu, zapisujemy sobie za pomocą tych symboli, których użyliśmy wcześniej. Czyli masa tlenku rtęci daje nam masę rtęci plus masę tlenu. Jeżeli już mamy to usystematyzowane, to zobaczcie, mamy tutaj tak naprawdę dwie niewiadome. Nie wiemy, jaka jest masa tlenku rtęci, nie wiemy, jaka jest masa rtęci. Jednak wiemy z zadania, że masa rtęci, może zapiszę to trochę niżej, masa rtęci jest o 36,92 gramy większa. Masa rtęci jest o 36,92 gramy większa od masy otrzymanego tlenu. I teraz tak, czy jesteśmy w stanie rozwiązać takie równanie? Oczywiście, że tak, ponieważ znamy masę tlenu. Zatem masa rtęci wynosi 36,92 gramy, bo wiemy, że o tyle jest większa od masy tlenu, plus 3,2 gramy. Tak, wiemy to z danych. Zobaczcie, że w zadaniu mamy wyraźne wskazanie na to, że że nasz jeden produkt jest większy od drugiego o pewną ilość gramów, tak? Więc automatycznie po prostu dodajemy do siebie, automatycznie musimy po prostu dodać do siebie te dwie wartości.
z zadania. Jakby wynik tego równania wynosi 40,12 gramów i będzie to masa rtęci. Wróćmy zatem do naszego równania, które mamy zapisane powyżej. Skoro już znamy masę rtęci, wiemy jaka jest masa tlenu, z łatwością obliczymy masę tlenku rtęci, której do tej pory nie znamy, ale zaraz ją poznamy. Masa rtęci wiemy 40,12 gramów. Przypominam, że wiemy to po prostu z zadania, z pewnej zależności, która została wskazana w zadaniu. Plus masa tlenu 3,2 gramy. W takim razie rozwiążmy tym razem to równanie. 40,12 plus 3,2 gramy daje nam 43,32 gramy tlenku rtęci. Rozwiązaliśmy w takim razie zadanie. Wszystkie nasze szukane są, zobaczcie, rozwiązane, więc spokojnie możemy przejść do zapisania odpowiedzi. Mieliśmy obliczyć masę tlenku rtęci, więc zapiszmy sobie, że masa tlenku rtęci 2 w tej reakcji wynosi 43,32 gramy. Zobaczcie, że jakby tutaj tak zostało to zapisane, tak? Żebyśmy nie jakby na ślepo nie przepisywali w odpowiedzi wyniku, który po prostu wyszedł nam ostatni, tak? To jest po prostu zapis poniżej, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, ta notatka była usystematyzowana, w pewien sposób uporządkowana, tak? To jest bardzo ważne. Ok, przejdźmy zatem do kolejnego zadania. Kolejne zadanie, sztandarowe w tym temacie. Oblicz masę każdego z produktów reakcji rozkładu 72 g wody, jeżeli masa otrzymanego tlenu była 8 razy większa od masy wodoru. Zatem zacznijmy standardowo od zapisania danych. Dane. Tak naprawdę daną mamy tutaj tylko jedną, czyli masę wody, która wynosi masa H2O i wynosi ona 72 gramy. Jako szukane występują masy poszczególnych produktów. Masa H2 ze znakiem zapytania i masa O2 ze znakiem zapytania. Rozwiązanie. Jak zwykle na początku zastanawiamy się, z jaką reakcją mamy do czynienia. Czy jest to synteza, czy analiza, czy wymiana, ponieważ to będzie nam determinowało, jak nasze zadanie rozpiszemy dalej. Więc zobaczmy, co mamy tutaj w zadaniu. Mamy oblicz masę każdego z produktów reakcji rozkładu, tak? Rozkład, czyli inaczej mówiąc analiza. Zatem zapiszmy sobie reakcję słownie. Woda rozkłada się na wodór i tlen. Pięknie. Jak już mamy zapisaną reakcję słownie, to zapiszmy ją za pomocą symboli, które występują w naszych danych i szukanych. Masa H2O, masa H2 plus masa O2. Pięknie. I teraz tak, tak naprawdę zerknijcie, że mamy tak naprawdę tylko podaną masę wody. Nie mamy masy tych dwóch produktów. W związku z tym musimy je obliczyć. Wiemy, analizując zadanie, wiemy, że masa otrzymanego tlenu, teraz zobaczcie, to co czytam za pomocą słów, przekształcę sobie na taki skrócony zapis matematyczny. Czyli znowu zapiszę to sobie tutaj troszkę poniżej. Masa tlenu, otrzymanego tlenu była 8 razy większa od masy wodoru. Zapisałam po prostu prawdę za pomocą pewnych znaków matematycznych. Jeżeli już, zobaczcie, mam coś takiego, to tak naprawdę mogłabym przejść sobie w reakcji do takiego miejsca, gdzie nie będę musiała używać masy tlenu? Oczywiście, że tak. Zerknijmy, jak to zrobić. Masa wody
Dobra, jeszcze zróbmy strzałkę. To będzie oczywiście masa wodoru plus, i teraz zobaczcie, tlen zastąpimy tym, tą własnością, tą zależnością, która wynika nam z zadania, czyli tym. 8 razy masa H2. I teraz zobaczcie, że robi nam się z tego niezłe równanie. Wystarczy, że ujednolicimy sobie, rozwiążemy to równanie i już będzie dla nas wszystko jasne. W jaki sposób? Już tłumaczę. Skoro mamy 8 razy masę wodoru, to zobaczcie, jeżeli będziemy mieli plus jeszcze jedną masę wodoru, to otrzymamy tak naprawdę 9 razy masę wodoru. Jeżeli już otrzymamy tutaj jedną liczbę, co jest bardzo proste, to zobaczcie, że wtedy nam już to równanie pójdzie dużo prościej. Zerknijcie. Podstawiamy teraz masę wodoru. 72 gramy daje, jakby tu faktycznie już mógłby być znak równości, to 9 razy masa wodoru. Jak teraz pozbędę się tej dziewiątki? Tej dziewiątki pozbędę się, bo ona mi tutaj przeszkadza. Muszę wiedzieć, jaka jest masa jednego wodoru, a nie 9 wodorów. 9 wodorów to wiem, to jest tyle, ale jednego wodoru. W związku z tym muszę podzielić obie strony równania przez 9. Uzyskam zatem 72 podzielone przez 9, czyli 8 gramów. I 9 podzielone przez 9, przepraszam, 9 MH2 podzielone przez 9 to jest samo MH2. W związku z tym uzyskałam masę wodoru. Masa mojego wodoru to 8 gramów. Zatem wróćmy do reakcji. I skoro już wiemy, że masa H2O daje nam masę wodoru H2 plus masa tlenu O2. Co zatem teraz możemy wywnioskować? Możemy zatem rozwiązać to jakby zadanie za pomocą dwóch sposobów. Pierwszy sposób to będzie taki, że zobaczcie, podstawimy to, co wiemy, czyli tak, masa wodoru 72 gramy. Masa wody 72 gramy. Masa wodoru już wiemy, że będzie to 8 gramów. Nie wiemy, jaka jest masa tlenu, czyli masa tlenu MO2. Co zatem teraz mogę zrobić matematycznie? Obliczyć po prostu masę tlenu, czyli przenieść ósemkę z przeciwnym znakiem na drugą stronę równania i wyjdzie mi 72 gramy minus 8 gramów. Masa tlenu zatem równa się ile? 64 gramy. Lub mogę rozwiązać to zadanie za pomocą drugiego sposobu i przerzucić się na, zobaczcie, wykorzystać jakby to, co, tą właściwość, którą miałam zapisaną już wcześniej. Zerknijcie, tak? Czyli po prostu obliczyć to równanie. Zatem masa tlenu to jest 8 razy masa wodoru. Czyli masa tlenu to inaczej 8 razy ile gramów? No już wiemy, zobaczcie, 8 gramów. Więc masa tlenu to inaczej 64 gramy, tak? Zarówno jednym sposobem, jak i drugim sposobem doszliśmy do tego końcowego efektu, tak? Zobaczmy jeszcze, czy nam się to spina, jeżeli podstawimy wszystko pod równanie, dobrze? Ja sobie zapiszę to może powyżej jakimś innym kolorem, na zasadzie podsumowania i takiego sprawdzenia. To jest też ważne, żeby sobie sprawdzać. Ok? Czyli mamy tak. Woda. Wodór. Plus tlen. Woda, wiemy, 72 gramy. Plus 60 wodór. Wodór, wiemy, że miał 8 gramów. Plus tlen. 64 gramy. Czy nam się to spina? Jak najbardziej. 8 plus 64, 72 gramy. Czyli to nam się spina jak najbardziej. Odpowiedź do tego zadania. W tej reakcji masa tlenu wynosi 64 gramy, a masa
wodoru 8 gramów. Finito. Słuchajcie, jeszcze wróćmy do tej części zadania, tak? Tak naprawdę do tej części zadania. Zobaczcie, że jeżeli jest dla Was gdzieś tam utrudnienie, żeby to zrozumieć, to zobaczcie, że my tak naprawdę mogłabym sobie zapisać, że moje MH2 to jest na przykład jakieś, nie wiem, jakieś A, tak? I mam 8 razy MH2, czyli znowu A. Czyli zobaczcie, inaczej mówiąc, matematycznie wyglądałoby to w ten sposób. A plus 8 razy A, czyli A plus 8A, tak? Czyli wówczas coś takiego równa się po prostu 9A. Stąd wzięło mi się 9MH2. To MH2 traktujemy jako całość, jako jeden symbol, tak? Jako coś o jednej podstawie i dlatego podchodzimy potem do naszego zadania w takiej formie, no, czysto matematycznej, tak? Nie ma żadnego większego rozkminiania, tylko czysta matematyka.